uczciwy, teraz ty jesteś tatarem. Gospodarzu, piwa i ciepłej strawy dla żołnierza Rzeczpospolitej. O, kogoś to moje oczy widzą, toż to pan Jan we własnej osobie. Mawiali niektórzy, że waś głowę w bitwie położył. Wielce rad, że waś zdrowił. Baśka, piwo rozlewaj, odkorkuj beczkę. Waś jest Jan Chryzostom Pasek. Herbu d'oliwa. Ja jest Zygmunt Mielecki, były towarzysz pancerny w służbie hetmana Polskiego. Siadaj wać, dziś ucztujemy za moje pieniądze. Rad jestem poznać mości pana szanownego, a i poczęstunkiem mi pogardzić nie przystoi. I po mojej stronie radość, gdyż baci pan z wojaczki wróciwszy, musi mieć niejedną historię zdolną posiłek uprzyjemnić. Obfitują czasy ostatnie w okazję, do ojczyźnie w potrzebie ruszyć. A waś przeto nie byle z kim, a z Czarnieckim ruszył na Moskwę. Ano właśnie tak to było. Ledwośmy ze Szwedami pokój wywalczyli. Opowiadaj wasz. Tom słyszał jeno, że hetman moskiewski Chowański srogą klęskę doznał. Jeszcze roku pańskiego 1660 ruszyliśmy z wojewodą Czarnieckim na ratunek oblężonym Lachowicom. W Wigilię święta Piotra i Pawła za rzekę Połąkę wyprawiono Skrzetuskiego na podjazd z komenderowanymi ludźmi. Jeden jeno bojaźliwego serca żołnierz, choć prawdę mówiąc podobnie mu było kuny odkurcząc w domu odganiać, umknąwszy relacje nam zdał, a i straszyć wojska począł, jakoby Skrzetuski w walce z całym oddziałem pod szablę pójść miał lub rzecę się potopić. Nie uląkł się wojewoda, stwierdził, pan mógł z nami, kazał zaraz odtrąbić, żeby stada sprowadzał. Stanęliśmy, to jest 28 my z wojewodą Stefanem Czarneckim i Litwini pod wielkim hetmanem Janem Pawłem Sapiehą. Chowański, zostawiwszy pod Lachowicami ludzi coś niewiele, żeby obozu pilnowali, poszedł ku nam ze wszystką potęgą, której miał 40 tysięcy. Było tedy na 40 tysięcy Moskwy, naszego i z Litwą tylko 15 tysięcy i 7 dział u nas na wrogich 60. Bardzo mały to kawałek, ale przecie i nadzieja z nami była i Pan Bóg łaskawy. Chowański, mości panowie, ruszył na nas jak wilk na stado owiec, więc prowokowaliśmy go, ufnego sobie wyrzucił się przez rzekę. Bogu Dawid Włoski! Bogu Dawid Włoski! Anioł!
Zaczęto wtedy bić z armat z tamtej strony i rażono nasz. Towarzysza jednego polem nie stojącego, jak uderzyła kula w łeb konia, a że ogonem wyleciała. Rzucał Chowański najpierw na nas przez groblę regimenty jazdy i tysiące piechoty liczone. Okrutna działa się rzeźba. Czarniecki przełamywał ich husarium. Nowi ludzie! Tnij bez pardonu! Mamy ich od tyłu. Słabizna. Wszystkim impetem poszliśmy na nich, bośmy wiedzieli, że trzeba było ledwie nie wszystkim ginąć, gdybyśmy mieli byli tę poddać. A wtem Moskwa w nogi. Litwa na lewym skrzydle także nie próżnuje. Ale przecież nie tak na nich, jako na nas najlepsze siły obracają, bo ich już lekceważyli. A wtem wojewoda, obaczywszy nasze chorągwie już tyle szyków nieprzyjacielskich, posłał do Sapiehy. Dla Boga, żeby wszystkimi siłami natrzeć i rozrywać Moskwę, bo pułk królewski zgubimy. Choć kręcił wąsem, posłał hetman wielki w ukryciu mokradłem jazdę pancerną na wrogie tyły. A u nas w ten czas dragoni ruszyli opanować wschodnie ujście grobu. Za Wilno! Za Smoleńsk! Już tak jedno rżnięto jak barana. Gdybym miał w ten czas, aby jednego czeladnika przy sobie, mógłby był jako najpiękniejszych rumaków na wybierać. Bo to tam samę starczyznę cięto w ten czas, co to strojno i konno. Moskwicini od przodu mieli husarię, a z tyłu pancernych Litwinów. A Andrzej, znaczy się Samuelek Micić z pułkiem kozaków, począł chałupy podpalać, by dymu narobić, a hałasu z flanki. Panowie! Wiem, się tu ciś noga zabrała, żeby polskie krwi spróbować. Ale przeto kopie nasze długie. Jeden na nich się pomieści. Jako to hetman Żukiewski pod Kuszynem, tako i my im pokażemy, że nie liczba to, a duch żołnierza czyni. To broni komu ojczyzna była. Ja!
Jeden z husarzy 6 Moskali nabił na 1 kopię, a piechota moskiewska z trwogą patrzyła kolejnych szarży. Żnij, Moskala! Patrząc na piechotę, ucieczkę paniczną się rzucił z ostatnim koniem. A piechota, widząc to, obróciwszy się w las, warować się poczęła w pobliskiej brzezińce. Siła ich tam była. Synku żliwe! Jop twoju mać! A nasi, jak dobyli moskiewskie armaty, tak otoczyli ten lasek z każdej strony. Do przodu! Dawaj tym sprzętem! I blady strach padł na Moskali, a chwilę później i Gratku. Grzejemy! Wylatywały i wylatywały z obu stron. Krew lała się rzeką. Jest was trąca, usłucze się! Kto? A to gęste. Zażygać fakiel! Nigdy! Uchadzi! Nie uchadzi! Uszedł z trzecią częścią sił moskiewskich, ale pan Kmicyc ścigał go i dawał się we znaki zawzięcia aż w okolice Mira. Piękna to była Wiktoria. Ech, doprawdy piękna. Człowieka żal wierzę, że lata już nie te bez rzepkiem pognać do galopu konia. Może więc teraz Waś opowiedz. Wszak jako weteran wojen z Turkiem, Szwedem i Kozakiem umie Waś o glorii prawić.
O glorii i o chwale, ale i o klęskach i trudzie myśleć nie przestaje. Pokarał, oj pokarał nas Pan Bóg agresją sąsiedzką, ale i z łaski jego trudy zwyciężał. Mości Pan wie przecież, że wolności nie można zdobyć na stałe. Ale nic to, mawiał Czarnecki, ja mnie z soli ani z roli, tylko z tego co mnie boli. Racja, jednakże serce rośnie, gdy to wróg wychodzi z przetrąconym karkiem. Przypomniała mi się historia, a było to jak jeszcze mać Pana nie było nawet w planach. Pierwsza moja tak poważna bitwa. Było to po bitwie chocimskiej. Wyruszyliśmy w stronę Kamieńca Podolskiego.